Witam serdecznie z tej strony Markiz i zapraszam Was do dalszej części z gry Diablo 4. A my się wybieramy tutaj do tego punktu. Lecimy. Zamknięte. Potrzebuję więcej czasu. Jakieś wilki. Kurde, wysoko to. Nawet. Dobrze, daleko nam zostało. O, kawał drogi. Ale chyba damy radę wszystkim. Ale skorpiony.
pobiegać. Potrzebuję więcej czasu. Oczywiście, damy. O. Nie jestem jeszcze gotowa. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Dobra, my idziemy w swoją stronę. Sami prześladowcy. Nie spodziewałbym się tutaj. Oczywiście, że podmieniamy. To widocznie warto te różne skrzynki rozwalić. Jesteśmy bliziutko. Nie, nie w mieście. Okej. Doceniam to. No, troszkę nam się odkryło. Dobrze, że jesteś. Szkoda tylko, że nie masz ze sobą armii czy czegoś. Eliasz tu jest? Bez wątpienia umościł się w pałacu. Za wysokim murem i zatrzaśniętymi bramami. Nie zdołamy przejść. Wiesz, kto zdoła. Zolaya. Co? Ile wiadomości wysłałam, co? Jak długo Oyuna jest zaginiona? Uwięziona z tymi rzeźnikami? Może być ostatnią osobą, która wie, gdzie jest tunel? Jeśli nadal żyje i jeśli tunel w ogóle istnieje. Nie ufasz mi? Oczywiście, że nie. Jesteś złodziejką. Przydatną lata temu, owszem. Ale widać, że masz jakiś inny powód, aby odnaleźć tę Oyunę. Nie twój interes. Gdybym chciała znaleźć Oyunę, od czego mam zacząć? Ma dom w okolicy targowiska. Miałyśmy się tam spotkać, ale niestety nie zdołałam tam dotrzeć. Tylko wróć żywa. Wątpię, że cała Oyuna warta jest ryzyka, ale może dowiedzieć się dalej. Choć raz mi odrobinę wiary starczy. No tak. Chodzi o moją klacz. Mam tylko ją. A raczej miałem. Mój stragan. Moje towary. Wszystko zostało w Gulranie. Tyran, Brol,
i jego przeklęci kanibale. Wpadli do miasta jak dzikie zwierzęta. Strażnicy nie mieli szans. No dobra. Co wam to? Czysto. Tu się nie wejdziemy. Nie chcą nas puścić. Let's go.
gotowa. To za ptaszysko. Koleżkę tutaj wziął. Górą gdzieś iść. To tam się dostaniemy.
Potrzebuję więcej czasu. Zmierzyła mi się energia. Kasionka się przyda. Dobra. Duszawa jest. Ale tutaj nie zrobiliśmy. Trzeba się będzie chyba wrócić. Się wrócimy i tam to wyhaczymy. Linie chyba się spiąć. Tu gdzieś są po górę. Nie pozwól, żeby mnie do... Widziałaś kogoś imieniem Oyuna? Nie wiem. Kanibale wyłapują wszystkich, zawijają, ucztują. Ale niektórych ciągną gdzieś dalej, ponoć do więzienia. Czemu mieliby trzymać kogokolwiek przy życiu? Więzienie. Możliwe, że Oyuna jednak żyje. No to idziemy w dobrym kierunku. Dobra. Ślizgiem.
do więzienia. Musimy chyba iść na górę. Tak, tu byłem. No chodź, chłopie, bo widzę. Sam tego chciał. O, tu sobie odpoczywają. Tak sobie biesiadowali. A co oni tutaj? Kostki sobie obgryzali. Coś mi trochę. Dobra. Bardzo. O, obcięło komuś coś. Dobra, idziemy w to. Tu nie da się. Głos siekania ucichł i pomyślałam, że teraz moja kolej. Przysłała mnie Zolaya. Ona nadal tu jest? Wkrótce ją zobaczysz. Musimy przebić się przez targowisko. Znam inną drogę, bezpieczniejszą. Przez stare skrzydło więzienne lata temu po trzęsieniu ziemi zostało odcięte. No to prowadź. Ci kanibale, skąd się wzięli? Ta ściana przed nami. Kiedyś było tu wejście. Skrzydła więziennego. Dasz radę się przebić? Jak nie, jak tak. Przecież to ma się zmiany. Wow. Ale coś tu jest. Po prostu myślałam, że tak będzie bezpiecznie. Trzymaj się blisko mnie. Odejść, bo idzie taka księżniczka tutaj. Chodź, pani. Trzeba się złapać. Nie jestem jeszcze gotowa.
więcej czasu. Czasu potrzebujemy. Potrzebuję więcej czasu. No chodź. Ale jego wybuch. Jakiś śmierdzący. Strzeleczkę i mamy życie. Dobrze. Co w tej drzwi? No, idziemy dalej. O ja. O, ta dziewczyna. To trochę potrwało. Potrzebuję więcej czasu. Nie mam dość energii. O kurde. Ale zaskoczył. Który to był taki bystry? No już idę do niego. O, się rozpędził i staranem. Gdzie jesteś? A nie. Nie jestem jeszcze gotowa. Nie jestem jeszcze gotowa. Skończyła mi się energia. Nie jestem jeszcze gotowa. Coś dałeś mi tu. Poczekaj, ja sobie tu obejrzę, co tu jest. O, wypadło coś. Skarby. Lubię przeglądać takie nietypowe miejsca. Pęknięcie w
ścianie. No, pęknięcie jest. Co z tego? Udało się. Ręce nadal mi się trzęsą. Daj mi chwilę. Widziałam go na królewskim dworze. Zjawił się niezapowiedziany. Zażądałby oddaną mu miasto. Nadzorcy oczywiście wysłali go do więzienia. Całą noc śmiali się z tego dziwaka. I już nigdy więcej się nie zaśmiali. Królewską krwią. Od pokoleń rządzili Gulranem. Byli zepsuci i okrutni, lecz to święci w porównaniu z Brolem. Czekałam na Zolaję w moim domu. Gdy zrozumiałam, że już nie przyjdzie, próbowałam uciec. Lecz te potwory mnie dopadły. Tak, gdzie ona jest? Dobra, idziemy. Ucisz tę kobyłę. Jesteśmy bezpieczni. Tutaj nic ci nie grozi. Zolaya! Ojuna! O, wróciłaś do mnie! Czekałaś. W ciągłym niebezpieczeństwie. O, ty uparta krowo. Oczywiście, że na ciebie czekałam. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Cokolwiek, byle daleko stąd. Cóż, szczęście ci sprzyja, pomimo głupoty. A, Lorat przysłał te tutaj, aby cię odnalazła. Potrzebują dostać się do pałacu. Niedaleko stąd jest stary tunel. Wejście do niego znajduje się w pieczarach. Za wnęką oznaczoną krzyżem nadzorcy. Dwie szable złączone u rękojeści. Naciśnij lewą głownię, by je otworzyć. Pieczary. Mogło być gorzej. Podróżniczko! Dziękuję. Uważaj na siebie. Jazda! Wio! To był chyba koń kupca. Zachowajmy to dla siebie. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli ci się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych przygód. Trzymajcie się ciepło. Cześć.